Proszę was, noc ten astrojawy powstał na moje wyraźne potrzeby, bo potrzebowałem wiedzieć w jednym programie wszystko, czyli to, co widać na niebie astronomicznie, jak również tam jeszcze zobaczycie kartoteki, katalogi, imieniny, węzełki, żeby nie zapomnieć komuś życzeń złożyć urodzinowych. To była ta potrzeba. Natomiast później, jak było to obserwatorium, żeby sobie nie prześwietlić oczu, to potrzebny był mi nocny obserwator. Natomiast to powstało w chwili również potrzeby, jak poleciałem do tej Szwecji, gdzie nie mogłem zabrać ze sobą HF-5, jest to prawie 20 kg łącznie jeszcze z lunetką, to było jeszcze więcej. W związku z tym tam byłem biedny, bo niektórzy widzieli moje transmisje i nie miałem żadnego statywu z prowadzeniem, żeby zrobić jakąś fotkę ładniejszą, bo co zrobię dłuższy czas, to mi się gwiazdki rozjeżdżały. W związku z tym 4 maja w pewnym takim pomieszczeniu izolacyjnym, odosobnienia, gdzie bardzo dobrze się można skoncentrować, wymyśliłem, że to jest to, ja tego potrzebuję. To ma być małe w formacie A4 6 cm grubości, ma mieć jak najmniejszą wagę i być statywem paralaktycznym z prowadzeniem do fotografii gwiazd. I wymyśliłem właśnie takie urządzenie. Przy czym to już nie jest ten prototyp, który zrobiłem, widzieliście u mnie na stronie w postaci niebieskiej, tylko jest już wersja, którą zacząłem robić w niedzielę, w ostatnią niedzielę, bo chciałem po prostu... Bo tak, prototyp spełni swoje zadania u mnie na parapecie w Warszawie, minutę naświetlania przy trafianiu metodą prób i błędów na gwiazdę polarną, bo polarnie nie widziałem. Okazało się trafione idealnie, gwiazdy były punktowe, stwierdziłem dobrze, jest to możliwe teoretycznie i praktycznie, także przyrząd się sprawdził i w związku z zainteresowaniem innych osób, jak to zrobić, postanowiłem napisać szczegółową instrukcję tego wykonania tego przyrządu. Jest ona już dostępna na mojej stronie, jeżeli ktoś chce Astro 2, tam nie, gdzieś tam znajdziecie to, co tam kliknąć, jest to opis tego pierwowzoru, jak również w PDF-ie można ściągnąć plik, który niedawno skończyłem z dokładnymi wymiarami, techniką, jak to zrobić, żeby mieć replikę takiego przyrządu. Jest tam zrobione, jak widzicie, w konstrukcji drewnianej i o dziwo naprawdę bardzo fajne rzeczy robi. Jeszcze powiem, jak jest zbudowany. No, nie będę tego zdejmował, bo tu mam drugi. Skoro można zrobić było jeden, to w tym samym czasie przy 10% wydłużeniu czasu zrobię więcej dwa. Ale jak widzicie, są dwa identyczne. Składa się z płyty dolnej. Tu jest taki otworek specjalny, zaraz powiem do czego. Dwie takie podpórki, które mają kąt nachylenia szerokości geograficznej. Zrobiłem tak na centrum Polski 52 stopni. No i ruchoma platforma na zawiasku. W oryginale w tym niebieskim te zawiasy są zwykłe meblowe, po złotówce. Natomiast tutaj zrobiłem wersję wypasioną. Nisko budżetowa, to jest wypasiona wersja, ponieważ zawiasy są ze stali nierdzenne. Wchodzą w drugi tylko nie zardzewnieją. W związku z tym jest większa trwałość. Te już dałem zwykłe, bo te są tylko do składania, także tam nie ma potrzeby, żeby nie trzeszczały czy coś. To już mniejszy zakres. Także po odkręceniu tych dwóch trójkącików kładziemy na płask i mamy o takiej powierzchni, takiej wysokości całe to urządzenie i można to złożyć. Teraz jak ustawiamy na... Aha, tak jeszcze w jaki sposób myślę prowadzenie. To jest mój piąty przyrząd koziołek, który zrobiłem. Pozostałe wszystkie były albo za ciężkie, albo niewygodne, albo kiepsko wyglądały i nie spełniały tej funkcji do przewożenia samolotu. W związku z tym wymyśliłem to drugie, ale myślałem, jak zrobić, żeby było łatwo prowadzić, bo w tamtych poprzednich była zawsze lunetka celowniczo z krzyżem i ja musiałem, patrząc tu przez lunetkę,
kręcić przez te minuty czasu, utrzymując to w polu widzenia tą gwiazdę. No jest to niewygodne. W związku z tym postanowiłem coś wymyślić, żeby przede wszystkim było to lżejsze, żeby nie było tej długiej, dużej lunetki dopiętej do tego instrumentu. To wymyśliłem tak, że odległość między tymi zawiesami, które muszą pokazywać dźwigą północnej, do śrubki, która wkręcając się odpycha się od tej tabliczki. Taką odległość dodać, żeby dla skoku 1 mm tej śruby M6 metrycznej jeden obrót trwał dokładnie 60 sekund. Ta odległość to jest 22,8 cm. I na 30 sekundę pikać. Tam ci, którzy stali na głowę, to mają już dosyć pewnie tego, ale raczej jeszcze nie. To jest mój rejestrator do przerwanej zagrać, który zrobiłem w 1984 roku. Generuje dokładne impulsy sekundowe i całe zadanie polega tylko na dokładnym co sekundę przestawianiu tej wskazówki. Zrobiłem specjalnie na obie strony tą wskazówkę, bo jak przejdę do takiego momentu, że już sobie palcem będę zasłaniał. Ja stoję tu od przodu, nie? Palcem sobie będę zasłaniał ten koniec, no to będę spojrzał w drugi i będę drugi patrzył. Wczoraj nocy wymyśliłem, że przydałbym się, żeby jednak były cztery. Świeciłem sobie na płycie, a tutaj mam oświetlenia były, to zrobię sobie jeszcze wskazówkę taką na cztery. I w ten sposób naświetlanie zdjęcie jest dobre. Wytrzymajcie parę minutek. Teraz tak, jak ustawić to na biegun, bo cały na tym dowcip polega, żeby ustawić to dokładnie na biegun. Tą płytę poziom mówienie, ja pokażę jak to jest zrobione, żeby nie było możliwości. Cały ten przyrząd można podnieść, o, i to na stadionie wystająca śruba, stąd ten otworek był potrzebny. Ja tutaj na tą szerszy otworek nakładam podkładkę i nakręcam w sposób luźny. Ustawiamy przyrząd na biegun północny. Pierwsza to jest szukacz Skywatcher kątowy, bardzo przydatny. Jak robimy? Patrzymy, czy aparat nie zasłania, szukacz nie zasłania, można sprawdzić. Ustawiamy na razie montaż tak mniej więcej na polarną. Znaczy staramy się dokładnie ustawić na polarną, także w środku krzyża widzimy gwiazdę polarną. Nie biegun, tylko gwiazdę polarną. Przestawiamy. Oczywiście tutaj sobie trzeba zablokować, bo się nie wyrzało. Przestawiamy to 180 stopni i patrzymy, gdzie jest ta gwiazda polarna. Jak jest dokładnie na środku krzyża, no to mamy już ustawioną lunetkę, mamy ją równolegle do zawiasu. To jest informacja tego szukacza względem płaszczyzny tej budki, chronografasz? Jest nieruchoma. Ta lunetka jest nieruchoma do tej budki. Jeżeli tu patrzysz na krzyżu, widzisz gwiazdę polarną, dokładnie na krzyżu, przekręcisz o pół obrotu i widzisz, że jest dokładnie... I nie ma problemu kombinacji. Tak samo ustawiasz w lunetce. No już nie ma. Poczekaj, jak skończę, to będziesz wiedział. Okay. Jeżeli jest dokładnie na środku, to masz ustawioną lunetkę, ten szukacz, równolegle do zawiasu. Jeżeli nie jest równolegle do zawiasu, no to ta gwiazda polarna tu nam się gdzieś udziela. Wtedy tymi śrubeczkami w tej pozycji ustawiamy w środkowym położeniu między krzyżem a tą gwiazdą, co nam się przesunęła. Po złożeniu tego z powrotem całym montażem ustawiamy i tu mamy z tyłu, dobrze, mam dwa takie, mogę bardziej pokazać. Tu z tyłu tym jeszcze możemy sobie regulować to nachylenie. Bo jak idziemy na północ czy na południe, do 52, no to się zmienia. I tu ustawiamy znowu na gwiazdę polarną i powtarzamy. Jeżeli dobrze tam poprawiliśmy, no to już powinno być dużo lepiej. Za trzecim podejściem już praktycznie rzecz biorąc mamy ustawioną lunetkę równolegle
można wierzyć. Teraz jest drugi etap. Tu na tarczy macie schemat gwiazdozbioru małej niedźwiedzicy zaznaczony, gdzie jest biegun północny. I teraz już całym montażem sobie przesuwamy tak, żeby tu widzieć miejsce, gdzie jest biegun północny. Jeżeli już mamy to osiągnięte, wtedy tą śrubkę tutaj z tyłu dociskamy, żeby, broń Boże, przypadkiem nie trącić tego, nam się to nie przesunęło. I mamy ustawiony już na biegun północny dokładny aparat. Wczoraj wykonałem pierwsze próby dłuższego czasu po takim ustawieniu. Tu widzicie 3-minutowe naświetlanie ustawienie obiektywu na 18 mm. Jak widzicie, jest idealnie punktowe. To jest obiektyw jaki? Kitowy obiektyw na 18-55. Na środku jest w miarę dobrze, im dalej, no to tym tak, to te zniekształcenia są duże. Próbowałem różnymi obiektywami, dałem teleobiektyw i nawet byłem mile zaskoczony, że przy dużych powiększeniach, przy dobrym ustawieniu tym i dobrym prowadzeniu w miarę górnym, bo można by to co sekunda sobie skakać, ale ja starałem